tylko po wyczerpaniu, zaspokojeniu tych bardziej koniecznych dla mieszkańców miasta Świnoujścia. Przede wszystkim dbajmy o mieszkańców, a następnie o turystów, którzy również wspomagają nasze moce. A miasto jest raczej nastawione na to, ażeby w miarę nieźle wypaść wobec turystów, a przy okazji, jeśli coś kasnie dla mieszkańców, no to jeszcze lepiej. Dobrze, nie możemy ja nie poruszać tego problemu turystycznego dla nas, dla miasta. To będzie miał wpływ na ogólny, że tak powiem, spojrzenie wizerunek. O co chodzi? Konkretnie chodzi po prostu o naszą plażę i kąpielisko. Oczywiście mamy oznaczenia, mamy wielki kąpalec, flagę, z tego się bardzo cieszymy, ale to troszeczkę czuję taki niedosyt, gdy naprawdę na tej plaży tysiące ludzi jest i narzekają osobiście, słyszałem, że nie ma po prostu gdzie się przebrać. Najzwyczajniej w świecie przebrać, gdzie jeszcze kilka lat temu były przybieranie. Nie mówię już o toaletach, które powinny być bezpłatne i powinny być, że tak powiem, w większej gęstości. Ale no niestety to jest bardzo istotne dla nas, dla czasowiczych przebierców.